W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Powiem szczerze, że nie do końca jestem przygotowany do mówić do przede wszystkim do duchownych, te bardziej tak zacnych. Ja dopiero mam 10 lat kapłaństwa i żeby dawać, trzeba mieć. Na razie nie za wiele mam. Dlatego zebrałem takich 12 punktów od kardynała Sarach, od sługi Bożego Fultona Sheena, chyba jeszcze od kogoś. I chciałbym podzielić się takim spojrzeniem na codzienne kapłańskie życie. Być może nic nie usłyszymy nowego, ale jak głosi powiedzenie repetitio mater studiorum, tak? Nic nie ma złego od powtarzania. W kontekście miesiąca różańcowego, maryjnego, warto sobie uświadomić bardzo bliską więź między kapłanem katolickim a Bogorodzicą. Sługa Boży Fulton Sheen tak ukochał Matkę Bożą, że postanowił co sobota odprawić nawet dodatkową mszę świętą o Matce Bożej. Warto być może nam też uświadomić sobie tą więź, jaką łączy właśnie Bogorodzica i każdego z nas. Przez łączność właśnie z Zbawicielem, naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Żeby w pełni realizować nasze kapłaństwo, nasze powołanie do nie tylko bycia sługą, a bycie ofiarą. Bo jak właśnie mówi Fulton Sheen, kiedy kapłan odprawiając mszę bierze białą hostię i mówi, to jest ciało moje. Oczywiście Chrystus posługuje się głosem i rękami kapłana, żeby być obecnym na ołtarzu. Ale warto sobie uświadomić, że to jest zachęta też dla nas, żeby być ofiarą, żeby być męczennikiem. Być może nie dane nam będzie oddać życie za Chrystusa w sensie fizycznym. Ale właśnie, kiedy bierzemy kielich i mówimy, to jest krew wylana, będzie za was, to dla mnie, dla każdego kapłana, na pewno to zachęta właśnie do ofiarnej miłości do Chrystusa kapłana, do Kościoła i do Bogorodzicy, która jest Matką Eucharystii. Bo z niej nasz Zbawiciel wziął ciało ludzkie. I żeby nasze posłannictwo, nasze kapłaństwo było jeszcze bardziej wyraziste, żeby błysk prawdy błyszczał właśnie z naszego życia, warto sobie uświadomić, że nie jesteśmy doskonali. Chociaż wiadomo, że tutaj na Ukrainie jest wielka cześć dla kapłanów. I niekiedy jest to taka pokusa myśleć o sobie tak na wyrost, ale prawda o nas, to, że jesteśmy jeszcze niedoskonali, też grzeszni, że mamy dużo bałaganu w naszym sumieniu, naszej duszy, popycha nas do tego, żeby się od siebie wymagać. Pierwsze, co chcemy powiedzieć, to jest pracowitość, gorliwość. Nie lękać się żadnej pracy, żadnych obowiązków. Z punktu widzenia być może neopresbitera jest niekiedy takie myślenie, właśnie, żeby pójść na dobrą parafię, do dobrego klasztoru, gdzie rzeczywiście będzie wszystko dobre. A tutaj przełożony czy proboszcz daje nam katechezę, dzieci,
czy inne zadania, które niekiedy przerastają nasze możliwości. No właśnie, warto nam uświadomić, że nie jesteśmy sami, że świętość Kościoła, że praca duszpasterska nie tylko zależy od naszych zdolności, że Chrystus działa przez nas, że różne obowiązki duszpasterskie powinny być przedłużeniem Chrystusa, który działa przez Kościół, przez nas. Także cnota pracowitości, gorliwości jest nam potrzebna i jak uznamy, że cnoty trzeba wdoskonalać. Nie będzie wszystko nam dane bez pracy. Zresztą z drugiej strony byłoby nawet dziwne, gdyby coś wartościowego, cennego dawało się nam bez pracy. Intensywne życie modlitwy. No właśnie, każdy duchowny, poczynając od diakona, jest zobowiązany do brewiarza. Święty papież Jan 23 w ogóle mówił, że święcenia kapłańskie, każdy ksiądz przede wszystkim, w pierwszym numer jeden, jest zobowiązany do odprawiania mszy i do modlitwy na brewiarzu. No właśnie, nie aktywność duszpasterska, która jest potrzebna, ale właśnie życie modlitwy, różaniec, tak? Naprawdę odmówienie trzech czy czterech części różańca, nawet w jednym ciągu, nie jest czymś, co jest ponad nasze siły. Nasz dzień warto planować. Warto w ogóle modlitwę planować, kiedy właśnie, kiedy mamy spotkanie, kiedy mamy mszę świętą, kiedy mamy spowiedź, a kiedy przeznaczamy nasze życie, nasz czas tylko dla Pana Boga. Bo tutaj jest, w Panu Bogu jest źródło naszego życia, naszego duszpasterzowania. Na przykład Fulton Sheen mówi, że gdy ksiądz nie modli się około 2 godzin, no to jest coś nie tak. Wiadomo, że Fulton Sheen codziennie plus minus o 20 przez godzinę adorował Najświętszy Sakrament. Zresztą tak umarł. Tak sobie pomyślałem, to jest piękna śmierć na adorację Najświętszego Sakramentu. No właśnie. Nie wolno nam zaniedbywać modlitwy, bo tak jak mówiliśmy, przede wszystkim Pan Bóg od nas tego oczekuje. Iść za Chrystusem, a ludzie, nasi parafianie, zobaczą, że idziemy za Chrystusem, to pójdą też za nami. Życie wspólnotowe. Wiadomo, że mówię z punktu widzenia dominikanina, zakonnika i w naszej duchowości niektórzy ojcowie mówią, że dominikanie to jest takie zwierzę stadne, tak? My nigdy nie działamy w pojedynkę. No właśnie, święty Dominik chciał, żeby zakładano klasztory, żeby klasztory były świętym kaznodziejstwem. Wiadomo, że w Ukrainie też różne są parafie. Niektórzy księża są sami na parafiach, ale wszystko jedno, między innymi te spotkania nasze dekanalne, warto właśnie potraktować jako pana formacja dla nas, nie tylko słuchając konferencji, tak, a właśnie rozmawiając z innymi ludźmi, żeby byśmy byli ciekawi, co u innych się dzieje, żeby właśnie nie być samotnym w tłumie, bo przede wszystkim Kościół polega na pewnej wspólnocie. Właśnie presbiteria w katedrach, bardzo ich konstrukcja bardzo wiele nam mówi, że nie jesteśmy samotnymi strzelcami, bo struktura Kościoła jest hierarchiczna, jest biskup, jest presbiterium, księży, tak. I my właśnie w tym Kościele Lwowskim należymy do tego presbiterium i ważne, abyśmy niekiedy umieli budować to życie wspólnotowe. Życzliwość między nami też jest czymś bardzo potrzebnym i jest właśnie cnotą, że niekiedy przełamać swój zły nastrój, ból głowy.
nie wiem, rzeczy, które nas trapią, smutek, samotność, żeby umieć właśnie budować tą więź kapłańską. Służenie innym. Na pewno duch służby jakoś jest wpisany w kod genetyczny święcy. Dlatego Kościół Święty mówi o celibacie, żebyśmy my 24 godziny przeznaczali jak nie na Boga, to na naszych wiernych. I takie właśnie duch służby na pewno warto też w sobie kształtować, bo jak mówiliśmy, nie jesteśmy doskonałymi ludźmi. Mamy swoje smutki, swoje niechęci. Ale właśnie, gdy ktoś dzwoni o 12 w nocy, że trzeba pójść do chorego, to warto niekiedy przełamać nasze niekiedy zmęczenie, tak? I na wzór dobrego pasterza w każdej chwili właśnie być gotowym, żeby nie tylko służyć chorym, ale też, żeby na przykład opuścić naszą parafię, którą zbudowaliśmy. Bo Kościół od nas wymaga innego zaangażowania, tak? Służenie też właśnie naszym przełożonym, które nam od nas oczekują jakiejś pracy, to czy właśnie przy zmianie miejsca posługi. Na przykład ciekawe, że kardynał Sarach mówi o potrzebie ogniska domowego. Oczywiście nie takiego, jak widzimy w naszych parafiach u wiernych, którzy mają rodziny, małżeństwo. Ale wydaje się, że klasztory czy plebanie powinny być miejscem, gdzie chcemy wracać. Tak? I bynajmniej to nie chodzi o same mury, bo no właśnie, czy u nas też w dominikańskim takim kontekście do dzisiaj jest pytanie, czy klasztor to są budynki. No właśnie, możemy odzyskać nasz klasztor Bożego Ciała, tak? No i co z tego? Nas jest trzech. I tu jest klasztor, tutaj jest wspólnota. I dużo zależy właśnie od przełożonego, żeby wszyscy, którzy mieszkają w domu zakonnym, na plebanii, chcieli tam wracać. Znowuż takie to nie chodzi o to, czy jest ekspres do kawy, czy, no nie wiem, ciasteczka, czy dobre jedzenie. Jest to też ważne, ale atmosfera braterstwa, życzliwości, ofiarności, to czyni z nas, że jesteśmy u siebie, jesteśmy w domu. Tak? Fulton Sheen mówi o cywilizowanym właśnie odżywianiu i ubieraniu się. Wydaje się, że trochę ma rację, tak? Bo może my tego sobie nie uświadamiamy i to nie zabrzmi jako jakaś pycha czy wyniesienie się nad innych ludzi. Jesteśmy elitą, w takim sensie też duchowym i ludzkim. Tak? Nasi wierni po to do nas przychodzą na spowiedź i porozmawiać, bo widzą w nas jakąś cenność. I też zewnętrzny wygląd mówi o tym, czym jesteśmy w środku. Tak, no właśnie, być może na początku trzeba w środku posprzątać. Wydaje się, że warto powiedzieć o sutannie czy o hobicie. Wydaje mi się, że jest tutaj pewne zaniedbanie, dlatego że władza komunistyczna, która tutaj przyszła, to pierwsze, co zakazano, to właśnie chodzenie w habitach i w sutannach. Ja właśnie niekiedy się dziwię, że ludzie w Lwowie nie są przyzwyczajeni być może do białego habitu, bo to jest tak trochę dziwnie wygląda. Osobiście raz poszedłem do Arsena w habicie i tutaj była wielka konsternacja, bo nie wiedzieli, jak mnie obsłużyć, jak do mnie mówić. Wydaje mi się, że znak sutanny, oczywiście nie wszędzie, bo jak idziemy gdzieś pobiegać do lasu, tak, być może nie, ale jak na mnie, to jest moje osobiste zdanie, że tam, gdzie mamy się spotkać z wiernymi,
warto ją założyć, bo niekiedy jest tak, przynajmniej u nas, u Dominikanów, że habit staje się ubraniem liturgicznym, a nie codziennym. Tak. I tutaj wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę. Wewnętrzne zrównoważenie. No właśnie, niekiedy jest tak, że słyszymy nawet od wiernych, że ten ksiądz to krzyczy na kazaniu albo w konfesjonale, że nieodpowiednio się zachowuje. Są to wyjątki oczywiście, ale taka praca nad sobą, no właśnie nad pewną taką delikatnością w relacjach z innymi ludźmi na pewno pomoże nam niekiedy zjednać sobie ludzi, bo jak wiemy, do nas nie przychodzą tylko nasi wierni katolicy. I takie traktowanie niekiedy z buta, czy brak zainteresowania, no to jest właśnie brak przede wszystkim świadectwa, że jesteśmy katolikami. Tak? I warto znaleźć w sobie właśnie taki wewnętrzny pokój, który bezpośrednio wynika właśnie z milczenia, z ciszy i z modlitwy. Gdy cały czas czytamy wiadomości, czy słuchamy muzyki, no właśnie kardynał Sarach mówi, że ciężko wtedy mieć wewnętrzne jakieś zrównoważenie, czy chęć do modlitwy, tak? Już nie mówiąc o takim poziomie biologicznym, kiedy, nie wiem, wiadomości czy internet dają nam taki zastrzyk dopaminy, tak? Czy czujemy pewną przyjemność od niemodlenia się, tak? No właśnie. Warto o tym pamiętać i wszystko uczynić właśnie, żeby zająć się sobą, bo wychodząc z seminarium potrzebujemy permanentnej formacji, niekiedy samoformacji. Zamiłowanie do porządku. No właśnie, niech każdy sobie zrobi rachunek sumienia, co znajduje się u nas na biurku, czy w ogóle mamy biurko. Jak często sprzątamy? Jak często się spowiadamy? Tak? Bo tutaj też właśnie chodzi o nie tylko porządek zewnętrzny, a też wewnętrzny. Zamiłowanie do porządku właśnie w liturgii. Też warto zrobić rachunek sumienia, kiedy ostatni raz czytałem rubryki w mszale. Warto być może do tego wrócić, bo być może przez właśnie nadmiar niekiedy pracy duszpasterskiej, tak, po prostu jest to sprawa jakaś tam 10 czy 12, ale właśnie jak odprawiamy liturgię, mszę świętą, to dużo też o nas mówi. Pamiętajmy, że właśnie we mszy świętej wierni mają doświadczenie żywego Boga. Wierni nie przychodzą na nasze kazania. Naprawdę, przychodzą po prostu na mszę świętą. Potrzeba kształcenia się. Rozumiem, że mówię to jako dominikanin, który jestem zobowiązany, żeby codziennie coś czytać. Nie mamy pracy ręcznej, jak benedyktyni czy cystersi. Ale studium jakoś jest wpisane w życie dominikanina. Myślę, że nie tylko. Warto coś czytać. Nie tylko coś. Uważam, że jakieś książki teologiczne, duchowe, żeby nawet kiedy właśnie każdy z nas ma obowiązek, mam nadzieję, rozmyślania, tak, modlitwy myślnej. Warto znaleźć sobie w ogóle takiego nauczyciela, w sensie nie bezpośredniego jakiegoś człowieka, czyli na przykład książki Ratzingera, czy jakiś właśnie wielkich myślicieli katolickich, którzy będą nam dawać właśnie tą pożywę do naszego rozmyślania, do naszego życia duchowego. Też do przygotowania kazań, bo właśnie wierni oczekują od nas znajomości doktryny. I w
Właśnie, a to wszystko się zapomina, tak? Bo jak z czasów, kiedy zdawaliśmy egzaminy w seminarium, tak? Być może minęło już dawno i niekiedy trzeba odnawiać. Niekiedy warto, oprócz czytania Pisma Świętego czy jakiejś książki, otworzyć katechizm i rzeczywiście zobaczyć, jak Kościół uczy na dany temat, a nie myśleć sobie, że my wszystko wiemy, bo zapominamy. Kardynał Saurach mówi, że kształcenie zmysłu piękna trzeba zaczynać nie tylko w seminarium, a jeszcze w domu. No właśnie, kiedy zapominamy, że piękno naszych kościołów jest to też argument na prawdziwość Kościoła katolickiego. To, co protestantom wystarczy wynająć